Witam, jesteśmy przy szlaku Burgurny, jęzor centralny rejon C i pójdziemy sobie w kierunku jęzora centralnego C, a następnie w kierunku Dąbrowy. Taki jest plan. Celem dzisiejszym jest, no cóż, w sumie to co zawsze, złapanie jak największej ilości pociągów tylko się da na tych szlakach. No bo ostatnio było sporo pokazywania krzaków w moich vlogach, a to dość mało pociągów, przynajmniej ja mam takie jakby wrażenie. Także po prostu idziemy i zobaczymy co będzie. Jesteśmy teraz przy szlaku JCC Dąbrowa. Minęliśmy JCC. Tam wokół JCC i wzdłuż szlaku do ulicy Wojska Polskiego jest spora wycinka drzew. A przed chwilą udało się złapać Gagara Cargo. Bardzo się cieszę, że coś już mamy. No i idziemy dalej. Plan jest taki, by pójść za Dąbrowę, minąć Dąbrowę i pójść właśnie szlakiem sobie w kierunku Sobieskiego i Kosztów i tam się zatrzymać przy tych dwóch szlakach i tam poczekać na coś. Taki teraz mam plan w głowie. Zobaczymy, jak to będzie. No i tyle, więc idziemy i liczymy na to, że coś pojedzie. Może się trafi jakiś prywaciarz, coś ciekawego. Oby tak było. Ostatnio wiem, że jeździły tędy Challengery Rail Polska z węglarkami. Nie wiem, czy oni jeździli do ZG Sobieski, czy do elektrowni Jaworzno 3. Zobaczymy, może nam się poszczęści i może coś takiego na przykład pojedzie, a może coś jeszcze bardziej ciekawego.
stało się tak, jak powiedziałem, czyli przed chwilą pojechała lokomotywa jeszcze ciekawsza niż mogłem to sobie wyobrazić. Pojechała właśnie lokomotywa Orlenu, co jest bardzo dużą rzadkością, żeby ogólnie rzecz biorąc w ogóle jakiekolwiek lokomotywy Orlenu złapać. W ogóle w województwie śląskim nie jest to łatwe. Także bardzo się cieszę i idziemy dalej w kierunku stacji Dąbrowa.
Jesteśmy na szlaku JCC Dąbrowa. Króciutko powiem, jak to było. Mówiłem Wam, że pójdziemy sobie w kierunku Sobieskiego i Kosztów, ale pomyślałem, że pójdę w kierunku elektrownia Woźno 3, skoro ta lokomotywa Orlenu tam pojechała. Ja nie byłem pewny, czy ona pojechała do elektrownia Woźno 3 w tym znaczeniu, że nie widziałem, jak ona fizycznie tam jedzie, bo byłem wtedy jeszcze na szlaku JCC Dąbrowa, no ale wiedziałem, że ona, no wiadomo, najprawdopodobniej jedzie właśnie tam, no bo po co miałaby jechać lokomotywa Orlenu na Sobieskiego lub w stronę Kosztów, więc poszedłem na tą elektrownię Woźno 3, no i tam zrobiłem jedno zdjęcie turbostące cargo, nie do końca udane, no i na szczęście udało się zrobić film, no i zdjęcie oczywiście, z przejazdu tego składu z cysternami. Ta lokomotywa zabrała te cysterny właśnie z elektrowni Woźno 3. No i później przyszliśmy tutaj i udało się złapać ją jeszcze z tym składem, jak jechała z Dąbrowy, więc można powiedzieć, że no zdążyłem dojść do tutaj tego miejsca, w którym teraz jesteśmy, bo łapaliśmy ją kawałek tam, w tamtym miejscu, po drugiej stronie torów. No i po prostu udało się ją jeszcze tutaj kolejny raz złapać, co mnie bardzo, bardzo cieszy, więc dzisiejszy dzień jest bardzo obfity. No i mam nadzieję, no, że jeszcze coś się uda złapać. Jeszcze będziemy trochę na szlaku, więc sądzę, że jeszcze jest duża szansa na złapanie, kto wie, może czegoś jeszcze ciekawszego niż ta lokomotywa Orlenu. Także zobaczymy. Ja za chwilę ruszam w kierunku JCC. Nie wiem czemu, ale bardzo lubię nagrywać zakończenia vlogów. Całkowity absurd. Kiedy już jestem w domu i nagrywam zakończenie vloga, jest to dla mnie coś bardzo fajnego. Nie wiem czemu. Okej, więc to jest zakończenie vloga nagranego 29 czerwca 2023 roku. Czyli raz, dwa, trzy miesiące temu około. I teraz tak, tam nie było takiego jasnego, sensownego zakończenia, więc dlatego je dogrywam. Wtedy ja wróciłem pieszo, oczywiście jak inaczej, wróciłem pieszo do Boru Górnego, z tego co kojarzę, z tego co pamiętam. I nic nie pojechało. Nic nie pojechało, nie udało mi się już później zrobić żadnego zdjęcia, ani nic. Czyli ostatnim pociągiem, który złapałem tamtego dnia, był ten przejazd cystern między Dąbrową a Jęzorem Centralnym C. Ogólnie bardzo się cieszę z tego składu, bo wiele lat chciałem złapać właśnie cysterny czy gruszki właśnie tam, między JCC a Dąbrową, bo wiem, że tam jeździły, ale nigdy nie mogłem ich trafić, także bardzo się cieszę, że w końcu to się udało. Także to by było na tyle w tym vlogu i do zobaczenia w kolejnym odcinku.